Buch po sezonie Bach. Na artystyczną drogę Michała Witkowskiego po Lubiewie można spojrzeć jako na pragnienie ucieczki przed etykietą pisarza jednego tematu, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych cech stylistycznych, które pozostawiałyby wrażenie ciągłości. To ciągle Witkowski. Obojętne, czy pułapkę tę zastawia zewnętrze, krytycy, rynek, czytelnicy, czy wnętrze. Witkowski nie jest też jedynym z pisarzy jego pokolenia, który odczuł dwuznaczną siłę literackiego sukcesu. Jakieś niech napisze coś zupełnie innego, a jednocześnie podobnego, niech przeskoczy sam siebie. Jeżeli więc Barbara Radziwiłłówna i Waldek Mandarynka z kolejnych powieści stanowili uniki i koncesje, wprowadzając temat homoseksualności tylnobocznymi drzwiami, temat trzeba podkreślić przez wielu uznawany za najważniejszy atut tego pisarstwa, a odbiorowych posunięć wydawniczych nie był przyjmowany z oczekiwanym entuzjazmem. Jeżeli krytycy i badacze literatury najnowszej zaczęli Lubiewo traktować wręcz jako cezurę, wydarzenie progowe określające kształt przed i po całej polskiej literatury homotekstualnej, sytuujące kolejne polskie powieści gejowskie wobec książki Witkowskiego, sam autor cezury postanowił wywikłać się z pułapki nie poprzez uniki, ale poprzez konfrontację. Boję się, że będą porównywać mnie do mnie wcześniejszego, porównam się więc ostentacyjnie. Wmawiają mi, że się powtarzam oraz, że nie dorastam do swojego Hauptwerku. Ostentacyjnie powtórzę się, a pragnienie dorośnięcia zironizuję. Stworzyłem luja, którego, jak się mówi, inni po mnie powtarzają, ale oni zbierają za to pochwały, gdy ja bym dostał po łapach. Straciłem kontrolę nad wykreowanym przez siebie narzędziem, językiem? Odzyskam kontrolę. Buch bachem bach! Oto najgłębiej gombrowiczowski gest całego tego artystycznego przedsięwzięcia. Acz nie jedyny. Drwal zatem został skonstruowany jako szereg nawiązań do Lubiewa, acz z przesunięciami. Akcja toczy się w Międzyzdrojach, ale nie w dzielnicy Lubiewo, grubo po sezonie w końcówce listopada. W połączeniu z rozgrywaną tu kategorią wieku, to znaczy autoironicznych obserwacji siebie jako 36-letniego grubego pedała, rysuje się klasyczny literacki motyw połączenia pór roku z okresami życia. Pisane przez niespełna 30-latka o 30-latku Lubiewo rozgrywało się na ciepłej letniej plaży. Pisany mniej niż dekadę później Drwal, listopadową, wilgotną i ciemną aurą, mówi o jesieni życia i swoistej dojrzałości. Pomijam ironiczno-terapeutyczny aspekt określenia jesień życia w odniesieniu do 36-latki. Przede wszystkim jednak Drwal ponownie rozgrywa kategorię luja. Mylą się oczywiście ci, którzy sądzą, że do literatury wprowadził ją Witkowski. Występowała wcześniej na przykład u Grzegorza Musiała, Marcina Krzeszowca czy Tadeusza Gorgola, który w aneksie do powieści Zakazana miłość z początku lat 90., czy raczej z końca lat 80., zawarł słowniczek homoseksualnego slangu wraz z definicją interesującego nas słowa. Jednak nowa powieść konstruowana jest zgodnie z logiką wobec tego, co się o Witkowskim uważa. A pomijając aspekt pierwszeństwa, opinia, że to on właśnie najdobitniej zmityzował postać luja w polskiej literaturze, jest raczej trafna. Mierzenie się z lujem polegać będzie w nowej powieści głównie na odrzuceniu poprzedniej mityzacji. To, co onegdaj stanowiło o atrakcyjności tej fantazmatycznej figury, obecnie zostaje opisane jako mniej fantazmatyczne, a bardziej realistyczne. W aspekcie socjologicznym i niejako bez libidynalnych okularów. Jeśli mogę się tak wyrazić. Na głównej ulicy kilku bezrobotnych lujów epatowało tandetnym dresiarskim erotyzmem. Skutecznym jak disco polo puszczane na mrozie. Popite rozwodnionym piwem z kija w dymie dogasających grillów. Koniec cytatu. Jeżeli mogę ująć unikowe powieści, czyli Barbarę Radziwiłłówne i Margot, w kategorii nieszczerości wobec siebie, co jest kategorią
by tak powiedzieć, trochę heurystyczną, to w Drwalu, gdzie obowiązuje logika nie udawaj kogoś innego niż jesteś, identyczna jak w Lubiewie, tam było nie udawaj, że nie jesteś młodą ciotką. Więc tu szczerość wobec siebie oznacza nie tylko inny obraz Luja, ale także czy przede wszystkim inny stosunek do siebie. Ta przemiana z napalonej cioty w opiekuńczą matczyną ciotkę jest kapitalnym zwycięstwem Witkowskiego. Także dlatego, że w przeciwieństwie do Lubiewa, w którym czułość, nie mówiąc o miłości czy opiekuńczości, była zupełnie wyrugowana, tu narrator nie wstydzi się tych emocji. Jednocześnie pozostaje w obrębie fantazmatu genderu opisanego w Lubiewie, a komentowanego przez Ingę i Wasiów. Kategoria kobiecego, w tym głównie męskim świecie, nie znikła, została tylko przemieszczona na cioty, które jednak w aspekcie libido zdawały się odgrywać fantazmaty raczej męskie. Tu ciota jest żeńska nie przez język, ponieważ Witkowski wyraża się niemal konsekwentnie w maskulinum, i nawet nie przez zachowanie, w każdym razie w mniejszym stopniu, a poprzez realizowanie skłonności macierzyńskich wobec Luja, nazywanych zupełnie wprost. Tu cytuję. Przyszedłem tu po Luja, jak matka przychodzi po dziecko do przedszkola. Przyniosłem mu kanapki. Po raz kolejny poczułem, że oto mam syna. Poszedłem ugotować mu coś ciepłego, bo chciałem, żeby zaistniała sytuacja, że ja gotuję, a mężczyzna zmęczony rąbaniem drewna wraca do domu. Zakasuje rękawy, koszuli i je. Miejsce kobiety jest bowiem w kuchni. Może nie jestem jego ojcem, ale mogę być ciotką, dobrą ciotką z Ameryki. Niech zna ciotkę Michaśkę. Koniec cytatów. Na poziomie metaliterackim jedna scena z Lujem odgrywa natomiast rolę alegorii. Myślę oczywiście o scenie, w której Mariusz po zażyciu leków psychotropowych wszechobecnych w powieści rzuca się na Michała z siekierą, ten zaś, broniąc się, rzuca się z kolei na Luja z nożem i rani go. Ta metaliteracka alegoria wygląda oczywiście bardzo prosto. Luju, wykreowałem cię w Lubiewie, teraz ty mi się biesisz, chcesz mnie zniszczyć, powinienem cię zabić. To mit Saturna pożerającego własne dziecko. Ale spróbuję poradzić sobie z tobą inaczej, więc cię tylko ranię. Swoista kastracja. I następnie utulę. Przesadzam z lekturą alegoryczną? A czy scena z nocy z 27 na 28 listopada 2010 nie jest alegoryczna również w owym aspekcie metaliterackim? Michał zostaje porwany przez lokalnego głównego mafioza Kazimierza i jego syna Domino do czarnego Mercedesa, który jedzie w kierunku Lubiewa albo Lubiewa. Cytat. Co niestety oznacza w stronę lasu, pustki i pastewnego świata, w którym można krzyczeć do woli, strzelać do woli i zabijać do woli. W miejscu tym mitycznym samochód zatrzymuje się, a mafiozi udzielają zbierającemu materiały do kryminału pisarzowi rady. Cytat. Sołtysa i Bogusia znasz? Włos ci tu z głowy nie spadnie, ze żmiją też nie chcemy mieć nic wspólnego, ale od tych spraw dla dorosłych z daleka. No, kryminału nie pisz, bo nie umisz. Krytyce się nie spodoba, nagrody nie dostaniesz. Nie wiem, skąd u mafiozów zawsze taka troska o moją reputację u krytyków, ale tak już jest. Koniec cytatu. I drugi cytat, który ma miejsce po tym, jak już samochód odjechał. Kryminału nie pisz, wielki krytyk literacki mi się znalazł. Mafiozi zwykle wtrącali się do mojej twórczości. Chcieli, aby się sprzedało, podpowiadali mi motywy. Koniec cytatu. W tej scenie dochodzi po prostu do metaforycznego utożsamienia krytyków literackich z mafiozami. Poważna porażka artystyczna pisarzowi nie grozi, bo zna X-a i Y-a. Ja już nie dociekam, czy te imiona mają jakieś klucze, bo mafią lepiej nie zadzierać. Czyli decydentów kulturalnych, ale i tak zostanie sam w Lubiewie w ciemnym lesie. Oczywiście, gwoli wyjaśnienia, choćby jednym zdaniem, Drwal to żaden kryminał. Tę etykietę gatunkową traktuje głównie jako sygnał uwaga, pisze inaczej. Od tego zresztą powieść się zaczyna. Od pragnienia pisania inaczej. I faktycznie dotychczasowa fraza Witkowskiego, o której pisano często rozbuchana, ewidentnie gombrowiczowskiej proweniencji, co zresztą dotyczy szerszego grona i pokolenia młodych pisarzy polskich, zostaje tutaj skutecznie powściągnięta.
ale nie pisanie o sobie, jak zaznaczyłem wyżej. Jednak wraz z pojawieniem się na scenie postaci Mieszka, artysty wizualnego, następuje gwałtowny wybuch jakby dosłownie stłumionej Gombrowiczowskości. Wrócę do teorii Buchbacha. Na samym poziomie cytatu, jako hasła wywoławczego zresztą, dającego się uznać za odpowiednik ciotowskiego Bergu Lubiewa. Pokazać, że potrafi się pisać inaczej niż własną gombrowiczowską frazą, można, sięgając do samego Gombrowicza, zdaje się sugerować Witkowski. A zatem do innego Gombrowicza, tego od opętanych. Ta, pisana pod pseudonimem powieść, stanowi dodatkowe lustro uzasadniające kategorię kryminału. Gombrowicz chciał udowodnić, że potrafi napisać powieść popularną, sensacyjną, brukowo-gotycką, przy okazji zarobić i udowodnił, powściągając przy okazji swój charakterystyczny styl. Witkowski powtarza ten ruch, lecz gestem pisania pod własnym nazwiskiem splata się tutaj koncept metaliteracki, komentowanie ironiczne tego, co się pisze. Zostawiam otwartą kwestię, czy to unik. Jednak kryminalność Witkowskiego jest bodaj bardziej incydentalna niż gotyckość Gombrowicza. Przynajmniej jeśli odczytania Marii Anion uznać za najbardziej wiążące. Uznaję. Sięgnięcie po Gombrowicza wpisuje się natomiast w całą wskazywaną wyżej logikę obrony wybranym, zdefiniowanym przez siebie narzędziem. Michał i Mieszko ponadto stanowią swoiście sobowtórową parę, niemal jak Maja i Walczak-Leszczuk. Bo ta postać zmienia imię w trakcie powieści. Nasuwa się tu interesująca uwaga interpretacyjna, jeśli posłużyć się kategorią Paranoid Gothic i w kosowski Sedgwick. Between Men. Yves Kosowski-Sedgwick, Epistemology of the Closet. Paranoid Gothic. W klasycznych powieściach gotyckich, które są według tej nieocenionej klasyczki queer, gatunkiem szczególnie podszytym homoerotyką, pary męskich sobowtórów, zwykle pozostające w konflikcie lub rywalizacji, wyrażają homofobiczną panikę przed homoseksualnością. Relacja Michała i Mieszka, którego gender zostaje określony jako domniemanie heteroseksualny, ale artystyczny, co wiele zmienia. Tylko na początku ma coś z podchodów rywalizacji, gry na ironię, miny, aluzje i gadżety. Jednak szybko Mieszko staje się współuczestnikiem, sojusznikiem w śledztwie. Tym samym pryska wszelka paranoja i sugestia homofobiczności. Znowu, jak w wypadku relacji z Lujem, dzieje się tak za sprawą miękkich, matriarchalnych uczuć. Jednak to przewartościowanie gotyckiego motywu nie wyczerpuje tematu. Podobnie jak w Połyce Mysłoczy Gombrowicza znajduje się straszny zamek, na obrzeżach Międzyzdrojów Michał znajduje pseudogotycką basztę. Właśnie Gombrowicza obsadzam w roli patrona kryminalności, choć Witkowski usilnie podsuwa nazwiska Bachdaja i przede wszystkim Nienackiego. W szczerą fascynację wierzę i podzielam o artykułach z 2007 roku dla Tygodnika Powszechnego i z 2009 roku o Nienackim dla Polityki. Pamiętam. Jeśli jednak miałbym dostrzec jakąkolwiek zbieżność z panem samochodzikiem, to ograniczałaby się ona do powtarzanego jak refren w licznych książkach serii przekonania, że przygody nie trzeba specjalnie szukać, można ją znaleźć wszędzie. Także w Międzyzdrojach po sezonie, co Witkowski ilustruje. Osobną kategorię, ale zepchniętą tutaj nieco na marginesy, meta-marginesy, stanowią ironiczne fantazje o obecności harcerzyków. Pan samochodzik, jak pamiętamy, miał wyznawczą gromadkę. Chociaż nie we wszystkich powieściach. Im później, tym bardziej zanikali.